Szanowni Państwo, mniej śpiewnie i muzycznie witam Państwa. Nazywam się Arkadiusz Kranas i mam przyjemność być naczelnym Gazety Wrocławskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się na finale plebiscytu Osobowość Roku. Śmiem twierdzić, że najważniejszego plebiscytu nie tylko w tej gazecie, ale w całym regionie. Pomyślą Państwo, że pewnie mówi tak przy każdym finale. Nie no, okej, plebiscyt na Kota, Staro też jest fajny, ale mówi do Państwa najbardziej oszalały patriota lokalny, jaki może być na Dolnym Śląsku. Kiedyś wyśliłem się i z jednym z poprzednich marszałków policzyliśmy. Mamy więcej zabytków niż Małopolska. Oczywiście trudno konkurować z Wawelem, ale to jeszcze parę lat i myślę, że też nam się uda. Młody, prężnie działający burmistrz, to za jego rządów miasto przeżywa swój renesans, przyciąga kolejnych inwestorów i kolejne inwestycje. Ten burmistrz rządzi w mieście Jawor, pan Emilian Bera. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy otrzymali ten wspaniały tytuł. Życzę, aby w każdej dziedzinie nadal, żebyśmy wszyscy odczuwali satysfakcję, radość z tego, co robimy. Dlatego, że tak jak powiedział pan redaktor naczelny, z całą stanowczością się zgadzam. Dolny Śląsk jest piękne, mamy wspaniałe miasta. Serdecznie gratuluję prezydentowi tego, że dzisiaj możemy tutaj się znaleźć. Wszystkiego dobrego.